Witam serdecznie. Tych podsumowań już nie miało być, ale na prośbę jednego widza będę to kontynuował co miesiąc. Dużo mnie to nie kosztuje, a jeśli komuś ma się to przydać do wejścia w ten interes albo zrezygnowania, to jak najbardziej. Tak więc podsumowanie września z pompy ciepła i fotowoltaiki. Zapraszam serdecznie, a ja nagram takie główne podsumowanie po 5 latach i co o tym myślę. Tak więc lecimy z danymi. Jeśli ktoś tu pierwszy raz zawitał, to takie dane techniczne, czyli mamy pompę 16-kW, T-Cupa z Panasonica. Niestety kaloryfery wszędzie jeden klimakonwektor. W tym roku chcę dwa dodatkowe dać u góry, żeby tę temperaturę podnieść. Ogólnie my nie jesteśmy ciepłolubni. Trzymamy w domu temperaturę od 19 do 21, właśnie 21 się utrzymuje na dole, 19 u góry. A chcę do 20 przynajmniej sobie pociągnąć tymi klimakonwektorami, zobaczymy czy to się uda. Pobór jest dość duży, dlatego że to są kaloryfery, jest temperatura wysoka. Ta pompa daje radę, ale niestety pobór jest większy. Polecam bardzo pompę ciepła na podłogówkach, wtedy jest o wiele oszczędniej. A dom do ogrzania to jest ponad 240 m2. Jest bufor 300-litrowy, jest kolejny zbiornik 300-litrowy na wodę bieżącą. No i to chyba tyle. Dom ocieplony z 10 cm. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Mamy kominek na dole, który w takie zimniejsze, aczkolwiek jeszcze nie aż takie zimne dni jest odpalany i świetnie się sprawdza. Tak więc pompa w wrześniu jeszcze nie ruszyła, bo nie było takiej potrzeby. Temperatura w domu jeszcze aż tak nie spadła. Nasz widz chciał z tamtego roku dane, ale niestety muszę go przeprosić. Nie ma już na pompie tych danych, tak więc lepiej teraz robić na bieżąco i będą. Tu jest sprężarka, ile razy się wyłączała i włączała. Czas całkowity działania. A pompa z nami już jest trzeci sezon grzewczy. Jak widzimy na chłodzeniu pompa nic nie wzięła, w tym roku w ogóle nie chłodziłem. Rok temu testowałem ten jeden klimakonwektor, a jak będą te dwa, to na pewno w przyszłe lata będą używane. I tak jak wcześniej wspominałem, energia w grzaniu domu jeszcze nie była we wrześniu włączana, dlatego też mamy 0 poboru kWh. Lecimy dalej. A tu już mamy dane na grzaniu wody bieżącej, na przykład to jest codziennie, w piątek było 0,8 kW, 0,6 kW, w niedzielę kW, w poniedziałek 0,8, wtorek 1,6 kW, środę 0,8 i dzisiaj 0,8, czyli codziennie ta pompa się włącza do dogrzewania wody bieżącej. A jak widzimy, tą temperaturę wody bieżącej sobie ustalamy, ja mam 44 w lato, teraz w zimę trochę podkręcę. Jak spadnie parę stopni, to ona właśnie się dogrzewa w tym zbiorniku. I żeby dogrzać ten zbiornik 300-litrowy, potrzebowaliśmy we wrześniu 25,2 kWh. Współczynnik COP utrzymał się na 2,8, dlatego zużyliśmy tylko 25,2 kWh, a nie 71,6 kWh. Gdyby to było tylko grzałką albo elektrycznie, czyli współczynnik 1 do 1, byłyby 71 kWh potrzebne, żeby ogrzać ten zbiornik ciepłej wody bieżącej. A tak dzięki mamy tą pompę ciepła i uzyskiwane ciepło jest też z zewnątrz. I ten współczynnik, czym wyższy COP w waszych pompach jest, tym mniejsze będzie zużycie prądu. Na wschodniej części dachu, teraz ona zanika, ma 8,4 kWh. Mała instalacja 7,6-7 kWh, tutaj widoczna teraz na górze. I tak, najlepszym dniem września okazał się 6. Tu mamy wykresy z tego dnia. Razem te dwie instalacje wyprodukowały 79,57 kWh. Ta duża wyprodukowała w środkowy wykres 48,36 kWh. Widzimy jak diagram wyglądał jej pracy, a po prawej stronie mamy małą instalację 31,21 kWh.
I tak we wrześniu mała instalacja wyprodukowała 556,70 kWh. Duża instalacja na środkowym wykresie wyprodukowała 825,27 kWh. I prawy wykres sumując to te dwie instalacje wyprodukowały 1381,97 kWh. Porównamy to jeszcze z ubiegłymi latami we wrześniu. I teraz wrzesień 2020 roku wyprodukowaliśmy 1238,67 kWh, czyli był trochę gorszy miesiąc. A 2019 był najlepszy, 1418,80 kWh wyprodukowanych. Mamy jeszcze 2018, ale wtedy tylko była duża instalacja, ona wyprodukowała 920 kWh. W 2017 wyprodukowała 616 kWh. I przypomnijmy, ile duża instalacja we wrześniu 2001 wyprodukowała 825 kWh, czyli taki średni wrzesień, powiedzmy. I to by było na tyle z tych statystyk z września. Jak możecie, napiszcie wasze produkcje i uzyski we wrześniu, jaka moc instalacji. Serdecznie pozdrawiam.